Głośne czytanie bajeczek i opowiadań, malowanie i zabawy ruchowe. To tylko niektóre atrakcje, jakie w każdy piątek przygotowuje dla maluszków Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15, są otwarte i bezpłatne. Akcja Zabawy z książką adresowana jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Bibliotekarki kształcą czytelnicze nawyki wśród najmłodszych, kładąc nacisk na fakt, że żaden człowiek nie rodzi się miłośnikiem książek. Dlatego trzeba obudzić w dziecku zapał i sprawić, by czytanie stało się dla niego potrzebą i pasją. Jest na to jeden sprawdzony sposób – głośne czytanie. Jest ono również istotnym elementem edukacji, zwłaszcza na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych. Dzięki słuchaniu bajeczek dzieci rozwijają wyobraźnię, poszerzają zasób słownictwa i uczą się zamiłowania do słowa pisanego. Bardzo dużo dzieci właśnie korzysta tu z biblioteki, zawsze po zajęciach wypożyczają sobie książeczki, także myślę, że są bardzo zachęcone do tego, żeby właśnie czytać, słuchać książeczki. Alicja Rynkiewicz, Przegląd Olkuski Live.